Halo, próba mikrofonu. Czy mnie słychać, czy mnie widać? Cześć wszystkim. Dajcie znać, czy mnie słychać, czy mnie widać. Jeszcze mamy minutę i za minutę możemy zaczynać. Dobra, właśnie. Live na Facebooku, trzeba kliknąć share, go live, tak jest. Dobra. Dobra, na Facebooku też już powinniśmy być w takim razie. Zanim zaczniemy, to taka jedna informacja odnośnie pytań. Jeśli będziecie mieć jakieś pytania, to bardzo by mi ułatwiło, gdybyście korzystali z takiego znaku zapytania, który widzicie przy miejscu, w którym możecie wpisywać wiadomości na czacie. Tam jest taki znak zapytania. Jak klikniecie w ten znak zapytania, to możecie wtedy zadać pytania, łatwiej mi będzie wtedy je wyłowić z... O właśnie, tak jak Dorota to w tej chwili zrobiła. Myślę, że około godziny, tak, godzina, myślę, że w godzinie się powinniśmy zamknąć. To trochę zależy od ilości pytań, ale w godzinie się powinniśmy zamknąć. Niestety, jak już zadacie jedno pytanie, to potem, żeby wrócić do czatu, to trzeba ponownie kliknąć, przełączyć się na ikonkę czatu. To moim zdaniem jest jakaś tam drobna niedoskonałość, ale myślę, że sobie z tym poradzimy. O, właśnie tak. Dobrze, czas, myślę, pomału zaczynać. Jak możecie tylko tak szybko napisać, skąd jesteście, jakieś wasze miasta z całej Polski, czy nie tylko z Polski, czy Kraków jest, Lublin, to już mamy dosyć spory zasięg, Warszawa, Konary, Małopolska, Zgorzelec, Dolny Śląsk, Gorzów Wielkopolski. Ktoś jest jeszcze z północy? Gdzieś Gdańsk, Radom, Częstochowa, Głogów, Toruń. O, no to widzę, że jesteśmy, widzę, że praktycznie z całej Polski. To jest mimo wszystko fajna rzecz tej całej technologii, że ciężko byłoby pewnie się teraz spotkać, zjechać, już pomijam jakieś ograniczenia, ale sama logistyka byłaby dosyć trudna. A tak jesteśmy w stanie się spotkać dosyć szybko, w prosty sposób. Dobra, to zaczynajmy w takim razie. Ja nazywam się Marek Zybert. Dla tych, którzy mnie nie znają, jestem współzałożycielem serwisu FunnyMoney.pl, który głównie zajmuje się tym, że udostępnia wam możliwość zbierania darowizn od zakupów w internecie, ale oprócz tego robimy też dużo, dużo więcej. Dlatego, że naszą misją właśnie jest wspieranie organizacji społecznych w zbieraniu funduszy na to, co ważne, czyli generalnie pomaganie organizacjom społecznym w pozyskaniu pieniędzy na działanie, mówiąc tak w dużym skrócie. I oczywiście serwis FunnyMoney był taką pierwszą rzeczą, którą powstała już w końcówce 2014 roku, ale tak na dobrą sprawę od tego się zaczęło, bo później dołączyły do tego darowizny na stronie internetowej, czyli właśnie FunnyPay. Tak jeszcze dopytam, czy widać mój ekran. Bo tak sobie mówię, ale ekran w sensie prezentację, czy widać? Widać, okej, dobrze. Tak już z rozpędu i czasami się o takich podstawach zapomina. W każdym razie, najpierw powstał serwis FunnyMoney i darowizny od zakupów w internecie, później dołączyło do tego FunnyPay, czyli darowizny na stronach
internetowych, mechanizm dorobić na stronach internetowych, zbiórki online, które są dostępne w panelu organizacji. One nie są, nie mają żadnego swojego osobnego serwisu, tam troszeczkę inna filozofia wokół nich jest, ale nie, dzisiaj nie o tym. Narzędzia dla WWW, o czym właśnie dzisiaj będziemy rozmawiać i to właśnie będziemy się skupiać na tych narzędziach jednoprocentowych w dniu dzisiejszym. Następnie w zeszłym roku, w zasadzie dwa lata temu już zaczęliśmy z tym programem darowizny za linki, czyli Fani SEO, oraz w zeszłym roku w marcu wystartował serwis Fani Web, czyli bezpłatne strony dla organizacji społecznych. Jeśli będziecie zainteresowani czymś z tych tematów, to zapraszam później do zajrzenia sobie na te strony i tam znajdziecie więcej informacji. Ale do rzeczy. Co to jest ten widget? No właśnie, może tak, jeszcze krok wcześniej. Narzędzia 1%. Dzisiaj będziemy rozmawiać o trzech rzeczach. O widgetie, którym jest takim dodatkiem do strony internetowej. Będziemy rozmawiać o materiałach graficznych i wideo, też związanych ze zbieraniem 1%. Oraz trzecia rzecz to jest akcja Funny Money dla NGO, dla tych organizacji, które chcą skorzystać z 1% podatku, a nie mają statusu OPP. Przede wszystkim zacznijmy od tego, co to jest ten widget. Widget to jest taki dodatek do strony internetowej, czyli taki jeden skrypt, który instalujecie i robicie to tylko i wyłącznie raz na swojej stronie internetowej, a później dzięki temu możecie bez pomocy programisty, bez jakichś zaawansowanych, nie wiem, technologii czy w bardzo prosty sposób w panelu organizacji na Funny Money możecie edytować, włączać, wyłączać i edytować ustawienia różnych właśnie elementów, które ten widget udostępnia. My tak na dobrą sprawę wzorowaliśmy się na takich narzędziach, które są dostępne w Stanach Zjednoczonych. To się chyba nazywało Sumo mi wtedy. To właśnie było takie coś, co pozwala osobom, które nie mają pojęcia o oprogramowaniu, nawet nie chcą mieć pojęcia o oprogramowaniu czy tworzeniu stron internetowych, a chciałyby swoją stronę w jakiś sposób, w prosty sposób urozmaicić, dodać do niej różnego rodzaju elementy. I tak na dobrą sprawę, zainspirowani właśnie tym narzędziem, zrobiliśmy właśnie swoje, co nazywa się właśnie widgetem Funny Money. Zanim jednak pójdziemy dalej, to mam do Was jedno pytanie, bardzo proste, bardzo szybką ankietę, na którą pewnie odpowiedź będzie bardzo prosta. Ankieta się już powinna Wam pokazać. Miałbym prośbę, żeby odpowiedzieć na proste pytanie, czy Wasza organizacja ma status OPP. Prawie 60% już odpowiedziało. Damy jeszcze chwilkę. Ja w tym czasie sprawdzę, bo potrzebuję odpowiedzi na jedno pytanie. Może już dostałem, może jeszcze nie. Dobra. Dobra, mamy większość odpowiedzi. Ostatnie 5 sekund. 4, 3, 2, 1 i kończymy głosowanie. I klikamy share results. I mamy 75% osób odpowiedziało. Z czego, jak widzimy, 57% ma status OPP, 18% nie ma statusu OPP. Dobra, dzięki bardzo za tą informację i przechodzimy od razu do widgetu. Powinniście już widzieć mój ekran i stronę fundacji Podaj Dalej. Dajcie tylko znać, czy ten mój ekran jest widoczny i czy właśnie to widzicie. Cześć, Olga.
Olga właśnie spodaj dalej widzę, że jest tutaj z nami. Miło mi. Zresztą Olga, że tak powiem, dostarczyła nam też również pytań do dzisiejszego webinara, o czym za chwilę powiem. OK. Fundacja Podaj Dalej ma na swojej stronie zainstalowany widget Funimali i ma uruchomione, z tego co widzę tutaj, dwie z trzech rzeczy. I właśnie to, co widzicie tutaj do góry, ten pasek, podaruj nam 1% podatku, sprawdź szczegóły, to jest właśnie ten element, który możecie na swoją stronę w bardzo prosty sposób wstawić. Jak to działa? To generalnie może działać na dwa sposoby, ale idea jest taka, żeby ktoś po wejściu na waszą stronę, nawet nie tylko na stronę główną, ale również na różne podstrony wasze, od razu dostał na początek informację o tym, że może was wesprzeć tym 1%, albo żeby ta informacja była od razu widoczna. Jak tutaj widzicie, to wszystko, co widzicie w tym momencie, czyli to zdjęcie w tle, ta treść, która tutaj jest, to jest wszystko właśnie skonfigurowane w widżecie Funimali i działa to w ten sposób, że po prostu po wejściu na stronę, do góry strony jest albo przypięty taki pasek, albo, jest też druga opcja, po wejściu na stronę, zanim pojawi się wasza strona, pojawi się właśnie taki cały ekran, który tak na dobrą sprawę będzie wymagał od osoby, która wejdzie na stronę, akcji, albo wchodzi, klika sprawdź szczegóły i przechodzi do strony, którą wy zdefiniujecie, na której może dowiedzieć się więcej odnośnie przekazania wam 1% podatku, albo klika nie dziękuję, aby zobaczyć treść strony. Oczywiście to jest taka, dlatego daliśmy jak gdyby takie dwie opcje, czyli albo domyślnie po wejściu na stronę pojawia się to w postaci paska do góry, po kliknięciu dopiero pojawia się informacja, albo tak na dobrą sprawę na odwrót, czyli najpierw pojawia się ta duża informacja, która zasłania całą stronę i dopiero po kliknięciu nie dziękuję, pojawia się to w formie paska. Po kliknięciu sprawdź szczegóły na pasku i dalej sprawdź szczegóły, tutaj akurat jest przejście do serwisu pitax.pl i rozliczenia 1% w pitax.pl. Ten widget skonstruowaliśmy w taki sposób, że on tak na dobrą sprawę pojawia się na wszystkich stronach. Oczywiście możecie, jeśli chcecie, możecie również ten widget wyłączyć na wybranych stronach, ale co do zasady on pojawia się wszędzie. Czyli jeśli ktoś na przykład wyszukuje jakieś informacje w waszej organizacji i nie trafi na stronę główną, ale trafi na jakąś podstronę, nie wiem, z kontaktem, albo z jak was wesprzeć, albo z jakąś aktualnością, którą kiedyś dawno temu dodawaliście, to również ten widget zobaczy i od razu będzie wiedział, w jaki sposób, przede wszystkim będzie wiedział o tym, że można was wesprzeć 1% podatku, a dwa, po kliknięciu sprawdź szczegóły, zobaczy też, w jaki sposób można to zrobić. Tutaj drugi widget, który Fundacja Podaj Dalej ma również włączony, to jest Wspieraj was za darmo, czyli przejście do profilu organizacji na Funimali i dalej zachęta do tego, żeby zainstalować przypominajkę i wspierać również Fundację Podaj Dalej przy okazji zakupów w internecie. Tak, i teraz właśnie jak to zrobić? Cały widget dostępny jest w panelu organizacji, czyli po zalogowaniu się na konto, na wasze konto, ja sobie kliknę tutaj moje darowizny, po zalogowaniu się na wasze konto organizacji na Funimali, przechodzicie sobie do profilu, do panelu organizacji i instalacja widżetu, czy uruchomienie tego widżetu 1% składa się z dwóch kroków. Ten pierwszy krok, który pokazywałem na prezentacji, czyli w ogóle instalacja widżetu na waszej stronie, czyli dodanie tego kawałka kodu, tutaj mamy po lewej stronie pobierz kod, i to jest ten kawałek kodu, który powoduje jak gdyby pobranie tych ustawień, które widżetu, które zapiszecie w panelu Funimali na waszą stronę. Ważne jest to, żeby to zamieścić po prostu w kodzie źródłowym waszej strony. Co jest ważne, jeśli
wasza strona jest zbudowana na WordPressie, to możecie w to w bardzo prosty sposób zrobić poprzez instalację po prostu pluginu WordPress Funnymoney. Znajdziecie go po prostu we wtyczkach. We wtyczkach go znajdziecie, instalujecie go, dodajecie klucz dostępu. Klucz dostępu dostępny jest tutaj w ustawieniach profilu, czyli jeśli korzystacie z pluginu WordPress, no tak, tutaj nie jest dostępny, bo jestem jako dodatkowy użytkownik, dobra. No to ja się muszę wylogować i zalogować się jako administrator profilu. To jest też informacja dla was. Możecie do waszego panelu organizacji na Funnymoney udostępnić, ten panel udostępnić innym osobom. Ale te osoby nie będą miały właśnie dostępu do niektórych rzeczy, między innymi właśnie do sekcji ustawień i dodawania właśnie użytkowników oraz do zmiany numeru konta oraz zmiany nazwy organizacji. Ale jeśli chcecie na przykład, żeby ktoś inny w organizacji miał dostęp do historii darowizn na przykład, albo dostęp do ostatnich darowizn, to możecie właśnie to w ten sposób udostępnić. OK, czyli instalujemy plugin WordPressowy i w tym pluginie WordPressowym dodajecie klucz dostępu. Ten klucz dostępu można znaleźć właśnie tutaj. To jest klucz dostępu dla aplikacji. To konfigurujecie w pluginie. Jak wejdziecie na pomoc funnymoney.pl, to tutaj znajdziecie jakby kompletny opis od początku do końca, jak zainstalować ten plugin. Jeśli nie korzystacie z pluginu WordPressowego, no to pozostaje wam właśnie wklejenie tego kodu, czyli tego kawałka kodu do waszej strony. Tutaj jeśli byście potrzebowali z tym pomocy takiej programistycznej, to po prostu napiszcie do nas, napiszcie z czego korzystacie. Jeśli to nie jest dla was problem i dacie nam na przykład dostęp, nie wiem, do serwera FTP albo do jakiegoś systemu CMS, z którego korzystacie, to my możemy to dla was zainstalować. To jest rzecz, którą robi się jeden raz i później jak gdyby nie już nic więcej nie trzeba zrobić, całą resztę robi się już tutaj właśnie w ustawieniach tego widgetu. Tutaj Dorota, bo Dorota tutaj zadała pytanie, gdzie znaleźć klucz dostępu. Nie wiem, czy już to znalazłaś. Ustawienia profilu, właśnie użytkownicy i dostęp. Napisz Dorota na info@funnymoney.pl. To my wtedy przyjmiemy ten kontakt i albo ja, albo nasz programista pomożemy w instalacji tego. OK, czyli ten pierwszy krok mamy już za sobą, mamy zainstalowany plugin na stronie albo mamy dodany skrypt do strony. I teraz cała magia dzieje się tutaj, czyli w tej zakładce widget możecie sobie po pierwsze włączyć i wyłączyć poszczególne widgety. Tak jak widzicie, widget pierwszy darowizny od zakupów, czyli to jest ten widget, który się pojawia tutaj po prawej stronie. Kolejny widget FunnyPay, on akurat tutaj nie jest widoczny, to jest po prostu moduł płatności, mogę go pokazać też na stronie zresztą zrobionej na bazie systemu FunnyWeb, strony również należącej do fundacji Podaj Dalej. I tutaj jak wejdziecie sobie w na przykład pod stronę projekt, to właśnie ten widget do płatności poniżej, to jest jakby kolejna rzecz, widget FunnyPay do wpłat bezpośrednich darowizn i to jest właśnie kolejna rzecz uruchamiana tutaj. No i trzeci, który dzisiaj nas najbardziej interesuje, czyli ten widget 1% podatku. Co jest ważne, że możecie sobie wejść w ustawienia, najpierw sobie wszystko przygotować, a następnie dopiero go włączyć. Dopóki go nie włączycie, on nie będzie się pojawiał na waszej stronie. I co tutaj możecie zmienić, co tutaj możecie ustawić? Możecie wybrać jedno z domyślnych zdjęć, które są
które są tutaj dodane do systemu, albo możecie dodać własne zdjęcie. Tak jak widzicie na stronie Fundacji Podaj Dalej, to dodali tutaj własne zdjęcie. Ono jest bardzo fajne i to jest, myślę, fajną rzecz, którą warto naśladować, że w tym zdjęciu po lewej stronie jest jak gdyby jednolite tło, czyli jak gdyby nie ma problemu z tym, żeby przeczytać tą treść, która jest tutaj w tym miejscu. Na to warto zwrócić uwagę. Możecie sobie wybrać, możecie sobie ustawić kolor tekstu, czyli jaki będzie tekst na tym widżecie, jaki będzie kolor tła i kolor przycisku. Tutaj mamy te wszystkie kolory. Oraz ta właśnie zasada działania, czyli jak ma działać ten widget, czyli czy on ma być w formie, tak jak jest tutaj zaznaczone, paska na górze strony, który po kliknięciu rozwija się do informacji na całym ekranie i dopiero tutaj użytkownik może przejść do wypełnienia PID, albo informacja na całej stronie z przejściem do wypełnienia PID. Czyli jeśli wybierzemy tą opcję po lewej stronie, informacja na całej stronie, to domyślne działanie po wejściu kogoś na waszą stronę będzie właśnie takie, czyli on zobaczy tą informację na cały ekran. Dalej możecie ustawić sobie tytuł, czyli to, co pojawia się właśnie tu, oraz dalej treść, która ma zachęcić do właśnie przekazania, czyli to jest właśnie ta treść, która się pojawia tutaj. Napis na przycisku, czyli to, co mamy tutaj na tym pomarańczowym, sprawdź szczegóły albo przekaż 1%, tutaj według własnego uznania, oraz własny adres pod przyciskiem. Domyślnie jest tutaj właśnie ustawione przekierowanie, przepraszam, do pitax.pl, czyli jeśli nic nie wypełnicie, to będzie to przekierowanie do pitax.pl. Możemy zresztą zobaczyć, jak to przekierowanie działa. No tutaj jest akurat bezpośrednio do właśnie profilu podaj dalej na pitax.pl. Jeśli dobrze pamiętam, domyślne przekierowanie do pitax.pl działa troszeczkę inaczej, w sensie przechodzicie do rozliczenia, ale wasz numer KRS, który zaraz wam powiem, gdzie jest zdefiniowany, będzie właśnie podany bezpośrednio do pitaxa. Możecie też wstawić tutaj własną stronę, czyli jeśli na przykład chcecie, żeby ktoś nie przechodził do rozliczenia, ale na przykład, nie wiem, przeszedł do artykułu, na którym opisujecie, jak na przykład przekazać wam 1% przy pomocy tego rządowego systemu, czyli gdzie tam trzeba wpisać ten 1%. Albo jeśli chcecie, nie wiem, do jakiejś innej strony, na której opisujecie, albo macie jakąś specjalną stronę dedykowaną, to możecie tutaj po prostu wstawić adres, link do tej strony, co jest ważne, że to powinno się zaczynać, tak jak jest tutaj w tej podpowiedzi, od HTTP albo HTTPS dwukropek i dwa razy slash. I teraz tutaj właśnie to kolejne ustawienie, czyli domyślnie widget wyświetlany jest na całej stronie, możecie wpisać adresy stron, na których nie chcecie, żeby się wyświetlało, czyli jeśli na przykład Fundacja Podaj Dalej nie chciałaby, żeby to się pojawiało na stronie o fundacji, to kopiujemy sobie taki adres i wklejamy go sobie tutaj. I w tym momencie na tej stronie ten widget się nie pojawi. To tak na dobrą sprawę dotyczy się wszystkich widgetów, czyli w widżecie Funimani znajdziecie bardzo podobne ustawienie, które działa dokładnie w ten sposób, czyli domyślnie widget się pojawia na wszystkich stronach, ale możecie wkleić strony, na których on się nie pojawi. I teraz właśnie tutaj jest informacja o tym, jaki KRS i jaki cel szczegółowy jest podany. Można to zmienić w ustawieniach waszego profilu. Co jest ważne, że w ustawieniach profilu na organizacji na Funimani ten KRS pojawia się w dwóch miejscach i ten cel szczegółowy pojawia się w dwóch miejscach. Przede wszystkim na informacjach podstawowych znajdziecie informacje o KRS-ie, ale te ustawienia do widgetu znajdują się w osobnej zakładce 1%. I one są właśnie tutaj. Tutaj możecie wpisać właśnie numer KRS,
oraz cele szczegółowe. Co jest ważne, że ten numer KRS, który tutaj wpiszecie i na przykład jeśli korzystacie, nie wpiszecie linka do przejścia do jakiejś szczegółowej strony, to ten numer KRS pojawi się również tutaj w tym przekierowaniu do Pitaxu. To jest właśnie o tyle istotne. Oraz dalej ten numer KRS i cel szczegółowy będą używane do generowania materiałów, czyli do generowania materiałów graficznych oraz do generowania filmu też promocyjnego pod kątem 1%. W tej chwili znajdziecie to w ustawienia profilu i 1%. Docelowo znajdzie się to wszystko w zakładce 1%, ale o tym będziemy osobno też informować w momencie, gdy zmiany wprowadzimy. Magda zapytała, ile kosztuje obsługa Pitax.pl. Znaczy ustawienie tego, czyli to przekierowanie do Pitax.pl, które jest w ramach Funimani, to jak gdyby nie jest związane z żadnymi kosztami. Osobną kwestią jest to, co ma IWOP, czyli Instytut Wspierania Organizacji Pozarządowych, który jak gdyby współpracuje z Pitaxem. To, co ma w obsłudze właśnie czyli jak gdyby oferta IWOP dla organizacji społecznych. Ale to już musiałabyś się bezpośrednio z nimi kontaktować. OK, czyli tak. Jesteśmy w widżecie, mamy pobrany i zainstalowany kod na stronie, albo mamy plugin Funimani. Dalej wchodzimy w ustawienia 1% i tutaj możemy wszystko poustawiać. Gdy macie to ustawione, klikacie właśnie, żeby go włączyć i klikacie zapisz. Może minąć około 2 minut, zanim to pojawi się na waszej stronie. Jeśli byłaby taka sytuacja, że włączyliście ten widget, a on się nie pojawia na waszej stronie, to zalecam wyczyszczenie albo historii przeglądarki, albo spróbowanie w innej przeglądarce, dlatego że wasza przeglądarka może po prostu mieć już zapamiętaną wcześniejszą wersję strony i po prostu już tego widgetu nie odświeżać. Możecie spróbować w innej przeglądarce, w oknie incognito, albo czy oknie prywatnym, albo też po prostu wyczyścić historię przeglądarki. Gdybyście mieli pytania też dotyczące tego pluginu, to tutaj na pomocfunimani.pl dla organizacji w sekcji 1% podatku znajdziecie na razie jeden artykuł, ale też wpiszecie, jeśli wpiszecie widget w wyszukiwarkę, to właśnie pojawia wam się widget, różne informacje na temat widgetu, między innymi plugin, wtyczka WordPress Funimani, gdzie jest informacja na temat instalacji pluginu WordPress, informacja o tym, jak zainstalować widget Funimani. Jeśli chcecie też więcej informacji o samym widgetie, zanim go zainstalujecie, to na stronie funimani.pl łamane przez widget znajdziecie też filmy, które pokazują, jak to działa, a na stronie właśnie demofunimani.pl jest taka właśnie przykładowa strona. Tutaj, jak widzicie, jest domyślne zdjęcie wykorzystane i to jest taka przykładowa strona, na której są zainstalowane widgety. Możecie sobie zobaczyć właśnie, jak one działają. I teraz właśnie kolejna rzecz, którą zapytała Olga, czyli taki temat, który może się pojawić, że wasza organizacja ma więcej niż jedną stronę internetową, na której chcecie zainstalować widget. I teraz, aby mieć osobny widget dla każdej strony, czyli jakby na przykład w innej kolorystyce, z innym linkiem, z innym na przykład zdjęciem w tle, to konieczne jest po prostu założenie drugiego profilu organizacji na Funimani. Czyli jeśli mam fundację Funimani, a chcemy mieć na przykład na stronie, nie wiem, FunniPay taki drugi widget, to po prostu zakładamy ponownie konto organizacji na Funimani. Konto organizacji
możecie założyć jak gdyby z tego samego maila, czyli w momencie, gdy zalogujecie się, jesteście w panelu organizacji, możecie przejść przez dalej, przez dodaj organizację oraz z tego dodaj organizację na zarejestruj organizację i tutaj już wchodzicie na formularz zakładania organizacji tak, jak mieliście na początku podczas dodawania organizacji na Funimanie. Co ważne, że tutaj w nazwie należy po prostu podać inną nazwę, dlatego że drugiej fundacji Funimani nie można założyć, czy drugiej takiej samej organizacji nie można założyć. Dlatego tutaj warto podać nazwę, po prostu inną nazwę, możecie sobie wpisać to tutaj cokolwiek, albo nazwę na przykład strony, dla której to będzie. I wtedy też po wejściu w moje konto zobaczycie, że oprócz tej waszej organizacji, ja tutaj mam mnóstwo tych organizacji podpiętych, ale oprócz tej waszej organizacji, którą macie, zobaczycie jeszcze jakąś drugą organizację, tą właśnie nowo utworzoną. Docelowo będzie też, i o tym będziemy informować w momencie, gdy będzie to zrobione, docelowo będzie też możliwość jak gdyby wyłączenia tego drugiego profilu z wyszukiwarki, czyli w momencie, gdy ktoś wejdzie na wyszukiwarkę organizacji, aby mógł znaleźć tylko jeden ten wasz podstawowy profil, ażeby ten drugi profil nie był widoczny na Funimani. Czyli to jeśli chodzi o właśnie dodanie dla drugiej domeny. Tutaj chyba zdaje się, że na osada Jana Szkowo, czyli na tym, można powiedzieć, że największym i głównym w tej chwili projekcie fundacji Podaj Dalej również widget Funimani jest. O, i właśnie on tutaj widzę, że domyślnie się pojawia właśnie w takiej formie, że zasłania stronę i dopiero gdy ktoś wybierze akcję nie dziękuję albo sprawdzi szczegóły, to przejdzie od razu do rozliczenia, albo nie dziękuję i wtedy dopiero przechodzi do treści strony. Czyli jak gdyby jedna organizacja, różne strony, ten sam, no prawie że ten sam widget, który przekierowuje do właśnie zbierania 1%. Jeśli chodzi o widget, to będzie tyle, za chwilę przejdziemy do materiałów, ale pytanie, czy jeśli chodzi o ten widget właśnie i te ustawienie 1%, macie jakieś pytania? Jeśli będziecie mieć pytania, to ja też zachęcam do tego, żeby wejść na pomoc.funimani.pl. Tam staramy się na bieżąco opisywać wszystkie kwestie, które się pojawiają. Jeśli dzisiaj akurat też pojawią się jakieś pytania, to podejrzewam, że za kilka dni otrzymacie, pojawią się w formie opisu albo filmu, często też dodajemy tam filmy na pomocy. Pytanie, czy środki z 1% przygotowane są organizacją jako darowizna? Marek zapytał. Myślę, że to chyba dotyczy, no jeśli jesteście organizacją OPP, no to dostajecie przelew bezpośrednio od urzędów skarbowych, czy teraz tamtej innej jednostki, która się tym zajmuje. Jeśli nie jesteście organizacją OPP, no to bierzecie udział, generalnie jeśli w jakikolwiek sposób współpracujecie z Fundacją Funimani, czyli czy to jest darowizna od zakupu w internecie, czy to jest FuniPay, czy to nie wiem, są zbiórki, FuniSeo, czyli darowizny za linki, to wszystkie te środki z Fundacji Funimani są wypłacane jako darowizna dla organizacji. Także tutaj jakikolwiek inny obszar naszej współpracy z organizacjami, wszystko jest wypłacane jako darowizna. Czy widget zbiera jakieś dane o użytkownikach? Agnieszka zapytała, bardzo dobre pytanie, dziękuję. On żadnych danych o użytkownikach nie zbiera, tak na dobrą sprawę, nawet nie wiem, czy są do niego, wydaje mi się, że są podpięte analytics, czyli takie, można powiedzieć, to są dane statystyczne, tak? Czyli to nie są dane odnośnie konkretnego użytkownika, ale jak jest ten widget wyświetlany,
Musiałbym sprawdzić, czy on, czy ten nawet tam Analytics jest podpięty. Ja sobie to zapiszę. I najwyżej dodamy też taką odpowiedź do pomoc Fanimani. Pytanie od Marka, czy sprawozdanie Fanimani, to jeśli to jest pytanie odnośnie akcji Fanimani dla NGO, to tam w regulaminie są szczegóły opisane i tam jest jakaś forma sprawozdania, tak. Okej, okay, to teraz zanim przejdziemy do dalszych pytań, bo dalsze pytania widzę, że są odnośnie akcji Fanimani dla NGO, to przejdźmy do materiałów, czyli jakby kolejnej rzeczy, z której każda organizacja, która jest zarejestrowana w Fanimani, może korzystać, bez względu na to, czy macie status OPP, czy nie macie statusu OPP. My już jakiś czas temu stworzyliśmy takie narzędzie, taki generator materiałów graficznych. I ten generator robi dwie rzeczy, on generuje materiały z waszym logotypem albo z jakimiś innymi danymi, które są podane właśnie w panelu organizacji. I to są grafiki oraz filmy. W momencie, gdy wejdziecie sobie na fanimani.pl łamane przez materiały, to zostaniecie skierowani tutaj do najnowszych materiałów, a dalej możecie przejść do zakładki 1% podatku. I tutaj, jak zobaczycie, możecie sobie pobrać takie gotowe materiały, które mówią właśnie, czy zachęcają do tego, żeby przekazać 1% podatku. Tutaj na przykład jest taka grafika, przekazałem 1% podatku, a ty i w tym miejscu, białym miejscu pojawia się po prostu grafika z waszym, wasze logo, możecie sobie po prostu ten materiał pobrać, wrzucić na Facebooka, Instagrama, czy w jakieś inne media społecznościowe. Mamy tu też dla was film, na razie jest to jeden film, ja wam ten film za chwilę pokażę. Okej, uwaga, zaraz się powinien uruchomić YouTube i pokażę wam ten film. Że to będzie działać. Okej. Okay. I ten film tak na dobrą sprawę z waszym logotypem, tutaj widzieliście akurat przykład jednej z organizacji, możecie sobie pobrać właśnie tutaj w ten sposób. Dorota pyta, gdzie te materiały można pobrać. Wpisz sobie w przeglądarkę fanimani.pl łamane przez materiały, taki prosty adres. I zostaniesz przekierowana tutaj najpierw na taką główną część materiałów. Możesz sobie kliknąć 1% podatku i tu znajdziesz te materiały właśnie 1%owe. Drugi sposób to w stopce strony w sekcji dla organizacji są materiały promocyjne. Tutaj też możesz się dostać do tych wszystkich materiałów. Tutaj w tym filmie, jak widzieliście, na samym końcu pojawił się tylko logotyp organizacji. Niedługo się pojawi jeszcze drugi film, na którym dodatkowo na samym końcu pojawi się również KRS oraz cel szczegółowy. Także jeśli chcecie, możecie korzystać z tego filmu teraz, już teraz. Możecie też poczekać, czy też zaplanować sobie w późniejszym czasie wykorzystanie tych filmów właśnie z informacją o numerze KRS i celu szczegółowym. Jesteś na swoim profilu, Dorota napisała, że jesteś w swoim profilu i tu chcesz znaleźć, jeśli jesteś na profilu organizacji, okej, dobra, tutaj sobie wejść w panelu organizacji, to tak na dobrą sprawę w panelu organizacji, on na pierwszym ekranie to też się pojawia. Dobra, wezmę sobie jakikolwiek tutaj profil organizacji. To w momencie, gdy wejdziecie na panel organizacji, to jest tak naprawdę dokładnie to samo, co jest też tutaj, tak? Czyli materiały promocyjne, sekcja 1% i to są właśnie te materiały.
Jeśli macie na przykład w waszej organizacji jakąś osobę, która nie ma dostępu do panelu organizacji, ale chciałaby pobrać te materiały, to też jak gdyby nie ma problemu. Możecie wysłać linka do tych materiałów, do tej sekcji zbieraj więcej, czy fanimani.pl łamane przez materiały i osoba, która tam wejdzie, wybierze po prostu waszą organizację i bez potrzeby logowania się do panelu organizacji będzie mogła po prostu te materiały pobrać i na przykład zaplanować komunikację waszą w socialu. Także jeśli macie więcej osób, czy macie kogoś, kto zajmuje się socialem, czy jakimiś innymi działaniami komunikacyjnymi, a wy nie chcecie udostępniać panelu, no to możecie również wysłać samego tego linka i tam ta osoba wybierze organizację, będzie mogła pobrać te materiały. Dobra, czyli tak, materiały mamy, tutaj jest tych materiałów kilka, pewnie pojawi się za chwilę więcej, na pewno pojawi się film, bo już widziałem jakby kolejną wersję przygotowaną, więc ona jest w, że tak powiem, obróbce dalszej i w przygotowaniu do generatora. I teraz to ostatnia rzecz na dzisiejszym spotkaniu, to właśnie akcja Funny Money dla NGO, czyli jeśli wasza organizacja nie ma statusu OPP, a chciałaby skorzystać ze środków 1% zebranych przez fundację Funny Money, no to jest taka możliwość. I tak na dobrą sprawę wszystko jest opisane tutaj w tym regulaminie. Tutaj w momencie, gdy wejdziecie sobie do zakładki 1%, jest regulamin programu Funny Money dla NGO i możecie sobie po prostu ten regulamin zobaczyć, zapoznać się z jego zasadami i dowiedzieć się, jakby, co tam z tego wynika dla was. Tutaj Zlata zadała pytanie, 90% zebranych środków trafia do tej wskazanej organizacji. Kiedy można liczyć na wypłatę środków z 1%? To jest bardzo dobre pytanie od Marka, czyli jeśli braliście udział w akcji w zeszłym roku, to tak na dobrą sprawę te wypłaty, jeśli dobrze pamiętam, to większość z nich była zrealizowana w listopadzie, jeśli nie, do każdej organizacji, która brała udział w akcji jest wysyłany e-mail z informacją o kwocie oraz z prośbą o przesłanie takiego dokumentu, takiego oświadczenia. I w momencie, gdy to dostaniemy, to na tej podstawie jesteśmy w stanie zrobić wypłatę. Także tutaj prośba o sprawdzenie, czy taki e-mail dostaliście. Jeśli nie, to prośba o to, żeby napisać do nas na info@funnymoney.pl. Co jest też ważne, oczywiście w akcji mogą brać udział tylko i wyłącznie organizacje, które zaakceptują regulamin. Jeśli ten regulamin nie zostanie zaakceptowany, no to tak na dobrą sprawę wychodzimy z założenia, że nie bierzecie udziału w akcji. Tak, za to. Te 90%, o których powiedziałem, dotyczy właśnie akcji Funny Money dla NGO. Jeszcze zobaczę, przepraszam, czy to nie było? Nie, nie było. Słyszałem informacji od Facebooka, ale to nie, dobra. Dobra, już jestem. Tak, Dorota, można powiedzieć. Okej, czyli ja tutaj mam prezentację, bo dzisiejsza prezentacja na spotkanie była super, mega krótka. 1%, materiały 1%. Dziękuję, Agnieszka, za udział, do zobaczenia.
Tak. I tak na dobrą sprawę, akcja Funny Money dla NGO dostępna właśnie w panelu organizacji. Czas na pytania. Te pytania widzę, jakieś stare jeszcze pytania i oczywiście okay. I ostatni mój slajd końcowy. Tak na dobrą sprawę, na dzisiaj z mojej strony to wszystko. Jeśli będziecie mieć pytania, to przede wszystkim na początek zapraszam na pomoc funnymoney.pl, gdzie większość odpowiedzi na pytania powinna się znaleźć. Jeśli się jeszcze nie znalazła, to możecie napisać, czy to do mnie, czy też tam na pomocy jest, na dole w stopce strony jest link do formularza kontaktowego. Jeśli chcielibyście porozmawiać o jakichś naszych narzędziach, czy to o darowiznach od zakupów, albo o innych rzeczach, to tutaj calendly.com łamane przez Funny Money, tam możecie wybrać sobie datę w kalendarzu i po prostu umówić się na takie indywidualne spotkanie ze mną. Uprzedzam pytanie, bo takie pytanie się wcześniej pojawiło, czy takie spotkanie jest płatne. Nie, ono nie jest płatne. Jedyne jego ograniczenie to jest to, że trwa pół godziny. Zapraszam też osoby, które jeszcze nie są, do naszej grupy na Facebooku Fundraiserzy Funny Money. Tam też możecie zadawać pytania, tam znajdziecie też odpowiedzi, czy też odpowiedzi od nas, bądź też od innych osób, które już korzystają z Funny Money. Nagranie z dzisiejszego webinara, jeśli dobrze pamiętam, to będzie na akademiafunnymoney.pl. Jeśli dobrze pamiętam, bo nie wiem, czy i kiedy ono tam się po prostu znajdzie. Jeśli jakoś jeszcze mogę wam pomóc, to dajcie znać. Jeśli chcecie pomocy z instalacją widgetu na stronie, to po prostu napiszcie na info@funnymoney.pl i pomożemy go po prostu zainstalować. A jak coś, to po prostu słyszymy się pewnie na kolejnym webinarze, który w ramach Akademii Funny Money będziemy realizować pewnie już niedługo. Nasze założenie jest takie, żeby to był minimum jeden webinar w ciągu miesiąca na różne tematy. Jeśli nie braliście udziału we wcześniejszych spotkaniach, to na akademiafunnymoney.pl znajdziecie nagrania, zdaje się, że chyba już z 10 webinarów, które już zdążyliśmy przeprowadzić. Także zapraszam do obejrzenia. Tam wystarczy wpisać adres e-mail czy zarejestrować się i możecie obejrzeć spotkania z poprzednich webinarów. Dzięki bardzo. Do usłyszenia. Cześć. Zakończ. Tak jest.